Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Torii 152 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic II Kroniki Myrtany, Archolos. Moi drodzy, wychodzimy dzisiaj z miasta. Nareszcie wychodzimy, już dużo czasu tutaj spędziliśmy i nie potrzebujemy tutaj chwilowo więcej tego czasu. Jeżeli chodzi o punkty nauki, to mamy ich jeden tylko. Dalej nie wiem, gdzie jest Rekon, wydaje mi się, że on gdzieś siedzi w dzielnicy portowej, ale szczerze, ja mam za cholerę pojęcia, gdzie konkretnie. Chciałabym się dzisiaj zająć zadaniem dla Adelarda i być może zadaniem dla Garosa. Raczej od nich powinnam powiedzieć, że to są zadania, a nie dla nich. Także dzisiaj zajmiemy się na pewno tym. Idziemy najpierw w stronę zadania od Adelarda, ponieważ tam już mamy, z tego co pamiętam, wyczyszczony teren. Nie wiem tylko, czy dobrze idę wychodząc z tą bramą, ale wydaje mi się, że tak, że będziemy mieli prościej, jeżeli wyjdziemy tędy. Witam panów handlarzy. No cóż, no to w takim razie tuptamy na spokojnie stąd. Mam nadzieję, że nam się to wszystko opłaci i mam nadzieję, że się tutaj nie zgubimy. I teraz tak, teraz tylko sobie trzeba przypomnieć, którędy powinniśmy iść. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o mapę, bo ja już zapomniałam, powiem tak. W las na pewno nie idę. Chociaż nie powiem, wizja lepszej broni jest dosyć kusząca. O matko, aż mi się tekstury teraz doczytały dopiero. Dobrze, my się przejdziemy tędy. I z tego co pamiętam, do wschodniej bramy, do farmy Bermara musimy iść w tę stronę. Tutaj jest nasz chyba kupiec. Jezu, wybaczcie za tą świnkę morską znowu kolejny raz. Witam cię, Salzer. Widzę, że nie odjeżdżasz, mimo że masz naprawiony wózek. To trochę dziwne. Nie wiem, czy dobrze idę, ale mi się kojarzy, że tak, że tutaj jest ta chatka chyba z tym gościem. Jeżeli nie pomyliłam imion, to znaczy, że jesteśmy w dobrym miejscu, żeby załatwić sprawę dla gildii kupieckiej. Tam ktoś stoi. Jakiś bandyta chyba. Jest Darthe, czyli się nie pomyliłam. Trudna kradzież na sam początek. Przyszedłem w imieniu gildii kupieckiej. W takim razie żegnam. Ej, ty. Dlaczego nie chcesz współpracy? Bo nie. I możesz już sobie odejść. Nie zmienisz mojego zdania. Lepsi od ciebie próbowali. A wytłumaczyłeś im, dlaczego nie chcesz umów z Araxos? Jeśli nam powiesz, w czym problem, chętnie temu zaradzimy. I obie strony skorzystają. Nie ma nic do tłumaczenia, marny najemniczyno. Ty i twoi nierozgarnięci kumple moglibyście to w końcu zrozumieć. Jeszcze czegoś chcesz? Bo jeśli przyszedłeś tylko w tej sprawie, to możesz już sobie iść. Przyczółek potrzebny od zaraz. Darthe nie ma zamiaru układać się z gildią. Spróbuję rozejrzeć się po jego obozie. Może znajdę coś, co mi podpowie, dlaczego tu czuję taką niechęć do Araxos. No same strzały, jakieś bełty, deszcz polny, no co ja tu mogę znaleźć? Wow, roślinę leczniczą znalazłam. Ciekawe, naprawdę. Tam rdest, ten bandyta tam jest. W sumie jesteśmy obok farmy Bermara też. Ognista pokrzywa. O, tutaj mały kołczan bełtów. Jeżeli o to chodzi, to nie widzę nic więcej. Gdzie ten kołczan? Był gdzieś tutaj na brzegu mniej więcej, no ale tym bandytom bym się chciała zająć. Lepiej było tu nie przychodzić. Oj, stary. Trochę ci się psuje fryzura. Podejrzewam, że ten bandyta to nie bez powodu tutaj był. Tu jest ten kołczan, po tej stronie. Czyli bardziej na środku. I no bez jej. No, dziękuję. Może ten bandyta ci przeszkadzał, co? Kurde, nie mam pojęcia. Za cholerę nie wiem, o co chodzi typowi, no nie? Hej, ty! Mamy strzały. Ja nie wiem, czy on się obrazi. O, jest kufer. Tylko on musiałby sobie stąd raczej pójść, coś czuję. Dobra, ryzykujemy. Widzę, że go to nie rusza, że mu zabieram rzeczy stąd. Także, no dobra. To sobie pozbieram. Ale do tego kuferka bym się dorwała, bo tam może być jakiś, nie wiem, list. Cokolwiek. No ale dostanę, coś czuję po łapach, jak tylko będę chciała go dotknąć. Sama nie wiem. Spróbujmy. Dokładnie. Musimy... Mam nadzieję, że go nie zabiję od razu. Cześć, Darthe. No teraz to raczej się nie polubimy. Przykro mi bardzo. Lewo, nie. Prawo, prawo, lewo, lewo, lewo. Prawo, lewo, 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 prawo. Tak, mamy tutaj jakiś list. List od ojca. Będziesz chciał w ogóle ze mną gadać? Hej. Dobra, miejmy nadzieję, że tak. Wybacz, że cię sprałam, ale... List od ojca. Synu, czuję w kościach, że nie zostało mi już dużo czasu na tym świecie. Z tego powodu przypominam ci, że założyłem depozyt u Volkera. Gdy mnie już nie będzie, udaj się do niego i zrób z tymi pieniędzmi, co zechcesz. Wiem, że Volker jest młody, ale naprawdę ma łeb na karku. Pomnij moje słowa, ten młodzieniec zawsze sobie wyrobi pozycję na Archolos. Złota nie jest dużo, dobrze wiesz z jakiego powodu. Wiąże się z nim moja ostatnia rada dla ciebie. Nie pracuj dla tych złodziei z Araxos, kiedy będą próbowali cię zwerbować, odmawiaj im. Ja nie odmówiłem i skończyło się to tym, że kiedy nie chciałem wykonywać poleceń, to straszono mnie jakimiś osiłkami, a gdy sam miałam problem, to oczywiście odwracali się plecami i musiałem radzić sobie sam. Nie życzę ci podobnego losu, twój kochający ojciec. Podscriptum. Glenver to piękna wyspa, pozbawiona jakichkolwiek najemników. Właśnie na takiej chciałem zakończyć żywot. Ej, ty. Jak leci? Zwierzę. Aha. Nie możemy nic z tym zrobić? Zdaje się, że Darthe nie chce współpracować z Araxos ze względów osobistych. Muszę porozmawiać o tym z Adelardem. Okej, czyli wracamy do Adelarda. Gorzej, że nie mam żadnego teleportu tutaj. Może na tej farmie Bermara by był jakiś teleport. Nie wiem, idziemy w tamtą stronę. Dobra, wiecie co? W sumie z miasta nie jest tutaj daleko, ale kurna, no jak już tutaj jestem, to może byśmy tutaj połazili. Wcześniej tu byli przeciwnicy, którzy byli dla mnie za trudni. A teraz? Teraz to raczej bez problemów, nie? Oczywiście nie mówimy o niedźwiedziach, tak? Bo one dalej stanowią kłopot. Czy o jakichś tam cieniostworach i takich rzeczach. Ale tutaj byli jacyś bandyci chyba? Czy coś? Te polne pełzacze tutaj chyba chodziły, nie? Nie wiem, kuszą najlepiej będzie próbować coś wymierzyć. No właśnie, mamy tutaj osadę bandytów. Ale... nie przeszkadza mi to raczej. Teraz lepiej było tu nie przychodzić. No i tak by mnie zaatakowali, podejrzewam. No jasne, bo to bandyci. Dobra. Dałem nawet całkiem sporo złota. Wiecie, przy tej farmie może być właśnie jakiś teleporter, no nie? Niczego tutaj kompletnie nie ma w tym miejscu. Ale kupa. Właśnie, polny pełzacz. My już jesteśmy w stanie się z takimi bić chyba na luzie. Więc zróbmy to. Co mi szkodzi? Jesteś chyba sam, no nie? Dobra, widzę, że nie trafiłam cię. Dobra, ładnie idzie. Co jeszcze tutaj żyje? Kompletnie nic. Taki zwykły polny pełzacz? Okej, no tutaj są ścierwojady. Dlaczego mi nie pokazało ich? Nie wiem, idziemy w las. Serio? Kryta mi nie weszło na ścierwojada? O, no tak, zapomniałam o tych nasionach z nich, że teraz będziemy zbierać. Gorzej jak wlezę w jakiegoś niedźwiedzia, bo mi gra nie pokaże, że takowy tutaj istnieje. No właśnie o tym mówiłam! Jezus! Cholera jasna. Dobra, panie niedźwiadku. Proszę mnie zostawić. Ojej. Ale w sumie nie zrobił mi już aż takiej krzywdy jak kiedyś, nie? A, tu poszedłeś. Jest ścierwojada. Weź, chłopie, biegnij. Ale w sumie odciągam go od tamtego miejsca, nie? Nie wiem, czy to, co ja teraz robię, jest mądre. A, tu goblinie jagody. Kretoszczury. Okej, to jest dobre miejsce. Byleby tylko ten niedźwiedź teraz do mnie nie przylazł. Dobra, jesteśmy w naprawdę jakimś ciekawym miejscu. Tu może być teleport. Mamy jakąś jaskinię. Więc kurczę, nawet bym się nie zdziwiła. Serio? No, dawaj. Dziękuję. Właśnie, przy okazji też miałam zapolować na wilki, więc to będzie też idealne miejsce ku temu. Tutaj było ciało tego kretoszczura. Nie mogę nic z nim zrobić. Podejrzewam, że ten niedźwiedź po prostu go zagryzł. Dobra, z wilkami raczej też nie powinno być kłopotów. Mam tylko nadzieję, że drugiego tutaj nie ma nigdzie niedźwiedzia. Bo jeżeli by był, to mielibyśmy kłopot. Są same wilki, przynajmniej chwilowo. No. One trochę gryzą. Tylko 3 niestety. Liczyłam na więcej. Muszę pamiętać, że nie mogę skór wilka oddać. Dobra, zróbmy sobie F5. Widzę, że się tak kręcę wokół tego Darthe obozowiska. Tylko dlaczego tutaj wcześniej nie weszłam? W te strony. Po drugiej stronie rzeki. Tu może coś być na górze ciekawego. Wiecie, nie chcę wracać na razie do Adelarda, no bo... Okej, no chyba tam niczego nie ma. Mam przynajmniej taką nadzieję. Powinnam się wyleczyć, zanim będę chciała do tej jaskini wejść. Także spróbujmy. Trochę tutaj. Może to. 125. Ile mi życia brakuje? Troszeczkę byśmy zmarnowali. Może ta specjalność łowcy? W ogóle znowu musimy troszeczkę pogotować czegoś. Dobra. Spróbujmy zbadać tę jaskinię. Która tutaj jest? O kurna. Szkielet cienioswór. No to nie jest miejsce dla mnie. Tam są chyba wargi. Czy nie? O proszę. O, o Boże! Ała! Dobra, wczytuję się, bo to nie ma sensu. Widzieliście szkieleta, który strzelał z kuszy? No tego to jeszcze nie widziałam. I to całkiem nieźle mi przysadził tym, nie? Kurda, całkiem niebezpieczne tereny, trzeba przyznać. Może na farmie jest gdzieś teleporter? Nie wiem. To tak jak wiecie, koło winnic. Niby są, a w teorii ich nie ma. Lepiej jest się w sumie poruszać z gońcami tutaj, w te strony chyba. Chociaż nie wiem, czy z gońcami byśmy tutaj dotarli na tą farmę Bermara. Podejrzewam, że może są na farmę. Dobra, to wiecie co? To... może byśmy się na piechotę jednak wrócili do tego. Do Adelarda. W sumie nie jest stąd daleko do miasta z powrotem. Powiedziałabym, że wręcz jest dosyć blisko. Znając życie, teleport jest właśnie w tej jaskini z tym... wiecie... Ej... Wiem, a co jeżeli teleport jest tutaj? Gdzie byli ci bandyci? No tam jest teleport, ale to jest chyba to miejsce, prawda? Ja się nie pomyliłam się teraz. Oczywiście, że nie. Jakbyśmy zeszli na dół i pokonali tych wszystkich bandytów, to byśmy mieli teleport obok. Byłoby to dobre. Ale boję się, że oni mnie prędzej zabiją, niż ja ich pokonam. Chociaż w sumie no wtedy na low HP tutaj weszłam, a teraz mamy go zdecydowanie już więcej. To by się tak jeszcze udało. Lepiej było tu nie przychodzić. Okej, ten będzie walczył tym głupim sposobem. Okej, drugi gość jest z dwuręczną. Ten herszt mi ostatnio narobił. O Boże, nie ma opcji. No, tego bandziora to spoko, ale tego herszta nie ma opcji, że go pokonam. Nie ma opcji. Dobra, czyli jednak nie będziemy mieli tutaj bliżej teleportu. Wrócimy się po prostu teraz do miasta. Porozmawiamy z Adelardem i nie będziemy tutaj tracić więcej czasu, bo i tak troszeczkę już tam przehulałam sobie teraz w tym lesie. Chociaż dobra, no, prosty exp. Pozbieraliśmy przynajmniej 3 skóry wilków, które są potrzebne do miecza, więc coś tam jednak mamy, ale nie za wiele tego. Dobra, nawet tam nie idę, bo to się źle skończy. W sumie zastanawiam się, czy Darthe nie jest bliżej tędy przypadkiem? Chyba nie, chyba takie same drogi, albo dosyć podobne. W sumie nawet chyba tam koło tego Salzera jest bliżej. Nie wiem. Może mi się tylko wydaje. Chyba jest bliżej. Tak czy inaczej wracamy do Adelarda. Zobaczymy, co on powie na ten temat. Wydawało mi się, że widzę wielkiego trolla z Gothica III, a to był tylko kamień. Fajny mam mózg. Witam strażników miejskich. W ogóle tutaj jest jakiś balkonik. Nie zauważyłam, że tutaj strażnicy stoją. Dobra, tu ptamy. Mam nadzieję, że Adelard coś nam doradzi w tej sprawie. W ogóle miejmy nadzieję, że Adelard coś wie w ogóle na ten temat. O co chodziło? No bo dosyć podejrzana sprawa, co nie? Nie wiem, spróbujmy go wypytać. Jak to znosisz? Cześć, Adelard. Już wiem, czemu Darthe nie chce współpracować. Dlaczego? Cholera, to komplikuje sprawę. Czynniki osobiste trudno jest przezwyciężyć. Musimy się dokładnie zastanowić. Zaraz. Nie ma żadnych najemników na Glenver? Przecież od dawna mamy tam placówkę. Ten list musi mieć ładnych parę lat. Gildia naprawdę tak działała? Cóż, niestety tak. Przez lata pieczę nad Araxos sprawowali chciwi kupcy nie liczący się ze swoimi ludźmi, rozumiejący tylko cyferki i stosy złota w osobistych skarbcach. Na szczęście te czasy są dawno za nami. Teraz nawet Rada traktuje podwładnych z godnością. Co jeśli Darthe zauważy kradzież? Czyli ukradłeś mu ten list? Pięknie. Cóż, miejmy nadzieję, że nie zauważy. Chociaż skoro chcemy wykorzystać te informacje, to i tak się zorientuje. Trudno. Jakoś sobie poradzisz. Wierzę w ciebie. Dobra, coś mi przyszło do głowy. Nie ma sensu bić się z cieniostworem pięściami. Osobistych pobudek nie przeskoczymy. Zaproponuj mu, że zapłacimy za wynajem jego obozu i pozwolenie na obecność naszych ludzi w tym miejscu. Niczego więcej nie chcemy. Nie musi dla nas pracować, tylko nas tolerować. Okej, dobra. Daj mu to. Pismo ma zawsze większą moc niż słowa. Rozumiem, przekażę. Dobra. No to spróbujemy w ten deseń teraz to zrobić. Może się uda. Kurczę, użyłabym jakiejś mikstury prędkości, ale czy to ma sens? Mikstura szybkości na 4 minuty i na 10 minut. Dobra, pijemy. Nie chce mi się tam biec drugi raz tak wolno. A mimo wszystko, no, najwyżej się kupi mikstury prędkości, co nie stać nas. Ona będzie działała aż 4 minuty, to jest tak całkiem długo. Jak dobrze pójdzie, to dobiegniemy do niego i nawet zdążymy jeszcze wrócić. No. Ale ten obszar renderowania się trochę psuje. Tak czy inaczej nie jest stąd daleko, jak sami dobrze wiecie. O matko, podążę, że nie wpadniemy w wodę. Ja dobrze pobiegłam, prawda? Oczywiście, że źle pobiegłam. Cholera. Właśnie zmarnowałam miksturę. Tak coś czułam, że źle biegnę, nie? O, wiedziałam, że w wodę. Chociaż podobno mikstura prędkości chyba też sprawia, że płyniemy dosyć szybciej trochę. Dobra, idziemy w stronę farmy Bermara. W porządku. Nie jest aż tak źle. Wydaje mi się, że w ogóle i tak jest trochę przyspieszona ta mikstura w stosunku do pierwowzoru Gothica. Nie wiem, może mi się wydaje. O kurna, nie ma go. Wróciłem do obozu Darthe, ale myśliwego nigdzie nie widzę. Rozejrzę się po okolicy, może poszedł na polowanie. O, tam są dziki. O matko boska, o Boże. No nie mówcie mi, że on zginął od dzika. O kurna. Stado dzików po prostu zabiło takiego myśliwego doświadczonego, tak? O ja pierdziu. Podejrzewam, że dało się go uratować, prawda? O fuck my life. Darthe nie żyje, muszę poinformować o tym Adelarda. No, przynajmniej nie zginął z naszej winy, prawda? No raczej to nie była nasza wina. Mam tylko nadzieję, że no Adelard nie będzie wkurzony. Ale kurde, jak on sobie mógł z takimi dzikami nie poradzić? To aż bez sensu. Kurde, ale ja też nie zdążyłam mu pomóc. Nie wiem, czy... Znaczy, może by się dało, no nie? Ale widzicie, ja i tak zapierdzielam na miksurze prędkości i tak go te dziki zabiły. Co prawda wpadłam w wodę, no ale... Normalnie bym nie miała mikstury prędkości, więc też bym wolno do niego trafiła. No dobra, trudno się mówi. Tak wyszło i tyle. No, on nie zginął z naszej winy. Mam nadzieję, że Adelard to zrozumie. Hej! Darthe nie żyje. Cholera, mówiłem, że to grząski grunt. Ktoś to widział? Co niby widział? Kto powiedział, że to ja go zabiłem? Widział? Nie, nie wydaje się. Następnym razem negocjuj jak normalny człowiek, a nie jak kultysta Beliara. Muszę tam wysłać ludzi, żeby zrobili porządek. Szlak by cię. Masz tu drobne za fatygę, cholera jasna. Na nic więcej nie licz. Ej chłopie, ale on... O kurwa. O Jezu, niedobrze. Gdzie ja mam jakieś F5? Cokolwiek. Nie wiem, chyba zanim do niego pobiegło. Musimy zrobić wszystko, żeby to przeżył. Ale kurna, to nie będzie jakieś takie bardzo proste. No po prostu dziki go zabiły, nie? Gościu uznał, że to ja go zabiłam. Przecież to nie byliśmy my. Po prostu gość poszedł na polowanie i się wywalił. Nie wiem, gdzie mam zapis. Chyba zanim wypiłam potka. Nie, musimy spróbować po prostu typa uratować, nie? Nie wiem, jak to się uda. O Boże Święty, naprawdę? Czy jeszcze do Adelarda w ogóle nie doszłam, prawda? Mhm. Dobra, moi drodzy, ja sobie tutaj wypiję potka prędkości i spotkamy się już na miejscu. Próbujemy uratować Darthe. Okej, moi drodzy, jesteśmy koło Salzera. Ja właśnie wyciągłam broń i biegniemy jak najszybciej pomóc Darthe. Nie wiem, czy dostanę wpis, czy nie, ale od razu biegnę mu pomóc. Bo te dziki go coś czuję zabiją za chwilę. Te małe raczej mu nie zrobią krzywdy. Okej, udało się. Cholera, niewiele brakowało. Całe szczęście, że byłeś w pobliżu. Bo jakbym padł, to mógłbym tu nie wiadomo ile leżeć. To prawda. Może w takim razie porozmawiamy jeszcze raz o pewnej sprawie. Ech, uparci jesteście. Nie mam niczego nowego do powiedzenia w tej sprawie. Ale my mamy. Przede wszystkim w imieniu całej gildii chcę powiedzieć, że jest nam przykro z powodu tego, co spotkało twojego ojca. Co? Grzebałeś w moich rzeczach? Złodzieju! Nie jestem złodziejem. Proszę. No tak. Tylko pożyczyłeś, prawda? Upadliście jeszcze niżej niż myślałem. Dlaczego niby w takiej sytuacji miałbym zmienić zdanie? Nie musisz pracować dla gildii. Wystarczy wynajem. Słucham? Gildia nie będzie ci zlecała żadnych robót. Zamiast tego otrzymasz zapłatę za tolerowanie obecności najemników w swoim obozie. Proszę, to potwierdzenie na piśmie. Na papierze wygląda to dobrze. Ale skąd mam wiedzieć, że twoi koledzy tak samo jak ty nie będą grzebać w moich rzeczach? Przy podpisywaniu umowy można dopisać punkt, że za każdą skradzioną rzecz dostaniesz od gildii wielokrotność jej wartości w złocie. Z tym warunkiem mogę przystać na taką umowę. Powiedz to swojemu szefowi. Oczywiście. Cieszę się, że doszliśmy do porozumienia. Mhm. Fajnie, że teraz przeżyłeś to tym razem, chłopie. Czy wy to widzicie? On poszedł... Aha, no dobra. Podejrzewam, że to dlatego, że ja mu zabrałam broń, no nie? Jakbym tego nie zrobiła, to by od razu chyba przeżył. Ja go jednak pobiłam, no nie? Chociaż no cholera wie, może i tak by zginął na przykład. No, była taka możliwość. No ale tym razem poszło wszystko po naszej myśli, więc będziemy wracać do Garosa. Boże, do Adelarda. I wydaje mi się, że jeszcze będziemy mogli dzisiaj spróbować rozpocząć to zadanie z Ramchą. Ale tylko rozpocząć, bo wydaje mi się, że nie zrobimy zbyt wiele w tą stronę. Ewentualnie możemy zająć się zadaniem powoli folwark chłopięcy i udać po prostu się do winnicy Valerio. To też myślę, że nie byłoby wcale aż tak głupie. Może byśmy się czegoś w tej chwili wtedy dowiedzieli nowego. Na przykład. Cóż, jest parę jeszcze właśnie tych zadań pobocznych. To zadanie główne cały czas odkładam, bo mimo wszystko te poboczniaki kuszą. bardziej niż robienie zadań głównych. Chociaż wiadomo, moglibyśmy zostawić poboczne na później, ale miło by było dostać jakiś awans. Być może jakiś lepszy pancerz byśmy dostali. Chociaż wątpię, ale no ciekawiej by było na pewno. Gdybyśmy mogli tutaj już dołączyć konkretnie do najemników albo do łowców. No ja raczej będę strzelała w najemników. Mimo wszystko takich typowych, tych Adelarda. No, Garos byłby dobry, szczególnie, że mamy jako czeladniczkę, jesteśmy jako czeladnik u Fridy. Natomiast, no mimo wszystko, bardziej ten wojownik mi chodzi po głowie. Jednak nie będziemy walczyć łukiem, tylko będziemy walczyć bronią białą. Więc... no, łowca to bardziej pasuje mi do kogoś innego niż do nas. Adelard. Hej, ty! Sprawa załatwiona. Darthe udostępni gildii swój obóz. Postawił tylko jeden warunek. W umowie musi być zapisane ubezpieczenie na wypadek kradzieży dokonanej przez najemników. Nie ma problemu. Jak chłopakom się powie, że mają niczego nie dotykać, to nie będą. A Darthe będzie miał święty spokój. Dobrze się spisałeś. Masz. Zasłużyłeś. Dziękuję. Co słychać? Popracowałbyś nad mięśniami. O Boże, Adelard, ale ty po mnie jedziesz normalnie, chłopie. Dobra, zadanka. Współpraca z Ramchą, folwark chłopięcy. No, ta współpraca z Ramchą by się przydała, coś czuję. Ona mówiła, że będzie koło kopalni Araxos na nas czekała, prawda? No to możemy się tam wybrać w tamtą stronę. Szczególnie dlatego, że żeśmy tam w ogóle jeszcze nie byli. Mapa miasta... nie, mapa wyspy. Kopalnia Araxos. To jest piąteczka na mapie. W sumie najlepiej by było z wioski Silbach się tam udać, więc chodźmy do klasztoru Inosa i się tam przeniesiemy do Silbach i pójdziemy stamtąd. Bo wydaje mi się, że będzie najbliżej, najlepiej. No, zróbmy tak, będzie dobrze. Tak przynajmniej myślę. Dzisiaj zrobię troszeczkę dłuższy odcinek. Ostatni był krótszy, bo nie ustawiałam sobie żadnego minutnika w momencie, gdy zaczęłam odcinek i po prostu, wiecie, nie sądziłam, że on jest aż tak krótki. Silbach. Trochę mi zawsze przycina tutaj, jak się tepnę. I teraz tak mapa. Ok, musimy wyjść którą bramą. Ja tylko nie wiem, czy ja teraz nie popełniłam błędu, bo będziemy chyba szli przez ten paskudny las. Ale mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie. Najwyżej... no, nie przebiegnę się już tam za bardzo. Musiałam wykorzystać kolejną miksturę prędkości. Chyba że goniec mnie zabierze. Hej! Zabierz mnie. Możesz mnie zabrać do kopalni Araxos? Możesz, jak najbardziej. Kopalni, oczywiście. No to się przeniesiemy tam od razu. Okej. Jestem ciekawa, jakbym tutaj normalnie dotarła. Tam na dole coś jest ciekawego. Polne pełzacze tam biegają, to żaden problem jest. Jak my stoimy z tym na mapie. W sumie z miasta też byłoby łatwo tam dojść. Ach, tam jest już ta wieża rozwalona. Czyli w sumie mogłam na spokojnie się z miasta przejść. Ale będziemy teraz już wiedzieć mniej więcej i będziemy mogli tutaj w kolejnych odcinkach pochodzić i troszeczkę poekspić. Witam. Witam najemnika. Pytanie, gdzie jest Ramcha? Stój! Dalej nie przejdziesz. Wstęp do kopalni złota mają jedynie jej pracownicy oraz wyznaczeni do tego członkowie gildii kupieckiej. Okej, czyli nie ja. Należę do gildii kupieckiej. Już ci mówiłem. Puszczam tylko wyznaczonych do tego członków gildii. Bez polecenia od Lorenzo możesz wejść co najwyżej jako górnik. Mhm. Jak mogę zostać pracownikiem kopalni? To bardzo proste. Wystarczy, że pokażesz nam swoje umiejętności i podpiszesz kontrakt. Jak mogę dowieść swoich umiejętności? Kawałek dalej jest mała jaskinia. Znajdziesz tam kilku odpoczywających górników i naszych strażników. Zagadaj Fyna. Oceni, czy się nadajesz. Jeśli przypadniesz mu do gustu, to podpiszę z tobą kontrakt. Okej. Co znajduje się w kontrakcie? Przede wszystkim podpisujesz umowę dotyczącą podziału wydobytego w kopalni złota. Górnicy nie mają jasno określonych godzin pracy ani wymagań dotyczących urobku. Tyle, ile wydobędą, tyle zarobią. Oczywiście z pominięciem udziału dla gildii, ale wysokość tej opłaty ustalisz już z Fynem. No dobrze. Stary, chciałam się właśnie wycofać, ale... Okej. Ramchy na razie nie widziałam nigdzie. Ona mówiła, że będzie koło kopalni, prawda? O, tam jest, już ją widzę. Widzę, że w takim dosyć ciekawym miejscu sobie stanęła. No, jesteście. A to Figaro! Teren jest dawno zbadany i myślę, że wypatrzyłem podejrzanego. Jest przy jednej ze skał tu, nad jeziorem. Taki szarany, ledwo wystawał z ziemi. Nie chciałem wydłubywać samemu. Uznałem to za zbyt ryzykowne. Oczywiście liczę, że mi również dostarczycie próbkę. Jeśli ten korzeń naprawdę ma magiczne właściwości, to byłoby to coś. Dobrze, już dobrze. Póki co nie będę snuł wyobrażeń. Młody, pokaż, do czego gildia jest zdolna i sprowadź Ramchę z powrotem w jednym kawałku. Będę tu czekał. Okej. Ja mam tylko nadzieję, że się właśnie nie wpierdzielam w coś, w sensie... że jestem w stanie to przeżyć. Jak ona wpadnie na jakiegoś niedźwiedzia, to błagam, ale ja za siebie nie ręczę. Błagam, tylko na żadnego niedźwiedzia ani trola. Okej, wilki to jest już akurat żaden problem, szczególnie, że potrzebujemy skórek. No, okej, ona widzę, że nawet ubiła takiego wilka. Jeszcze jeden. Witam. Mam nadzieję, że ona tam nie ginie, ani nic. No, jeszcze goblińska. No dobra, ale na razie może je zostawię. Chociaż ona i tak na mnie czeka, więc... Witam. Tylko dwa były? Tylko dwa. Uwaga, niebezpieczeństwo. O, gobliny, czym wy się żywicie? Nasiona ziela leczniczego. Okej. Naprawdę mam nadzieję, że nie wchodzimy w jakieś gówno, nie? Po same uszy. No ale fajnie by było tego questa zrobić. Wydaje mi się, że on nie będzie też jakiś bardzo trudny. Nie rozumiem tylko, dlaczego tam weszłaś. Błagam, żadnego trola, ani nic. Dobra, jesteśmy. Teraz posłuchaj mnie uważnie. Przyszłam tutaj po roślinę zwaną skalnym korzeniem. Jak słyszałeś, Cyrulik sądzi, że wypatrzył go gdzieś tutaj. Problem polega na tym, że trudno ją wykopać, a w trakcie całego procesu prawdopodobnie pojawi się dodatkowa przeszkoda. Jaka? Według opisów, jakie znalazłam, podczas wyciągania go z ziemi korzeń wydziela bardzo intensywny zapach wabiący zwierzęta. I tutaj ty wkraczasz do akcji. Mam pilnować, żeby żadne zwierzę ci nie przeszkadzało? Przeszkadzać na pewno będzie. Grunt, żebym przeżyła całą operację. Dobra, nie ma co dalej gadać. Bierzmy się do roboty. Okej, no to robię F5. Mam nadzieję, że nie pożałuję tego, że nie mam full HP. Błagam, proszę, naprawdę. Zębate ziele przy okazji. Ciekawie mnie... Okej, już słyszę pierwsze zwierzęta. Jakieś przerośnięte ścierwojady. Wiecie, mam nadzieję, że to nie będzie tak, że będą fale przeciwników będą coraz większe, nie? I coraz trudniejsze. Na przykład, że nie wiem, jakiś warg mi nagle nie przylezie. tu jest kolejny ścierwojad, ale młody. No, mój kryt jakiś gdzieś. Gdzie tego ścierwojada zabiłam? Nie wiem. No ej, przepraszam. No. Nie wiem, gdzie tego ścierwojada pokonałam, ale bardziej mnie te wilki interesują. Nie. Nie. Dlaczego? Z tym niedźwiedziem to oni przegięli. Ja w życiu go nie pokonam. Nie ma opcji. Jak tam? Ja muszę, prawda? Chyba tak. Ojej. No to na pewno warto się wyleczyć. Żeby mieć przynajmniej w miarę full HP. Z tym niedźwiedziem to łatwo nie będzie. Może byśmy go jakoś podpalili, co? Nie wiem, jakiś czar by się przydał rzucić. Jakąś kulę ognia albo coś takiego. Widzę, że ja nawet żadnej kuli ognia nie mam. Co najwyżej ten święty wstrząs byłby w sumie nie najgorszy. Może coś by pomogło to. Nie wiem, spróbujmy. I tak nie mam wyjścia chwilowo. Chyba pod szóstką. O Boże, ja mu nic z tym nie zrobiłam. Ale widzę, że ten niedźwiedź sobie tam stoi dalej. Może on po prostu ma niską odporność na te, na czary. O Boże. A może spamimy po prostu? Dobra, ładne kryty mi całkiem wchodzą w tego niedźwiedzia. Ej, naprawdę dobrze jest. Ej, ja właśnie niedźwiedzia ubiłam. Nie myślałam, że jesteśmy aż tak silni. Podejrzewam, że ten niedźwiedź to był boss osiedla, dokładnie. Dobra, mam po co przyszłam. Jak tam sobie poradziłeś? Żyję, więc jest nieźle. To ten korzeń, o który chodziło? Właściwie to nie jestem pewna. Wydzielał zapach podczas wycinania go z ziemi, ale teraz jest jakiś taki zwyczajny? Niech no sobie tylko przypomnę. Tak, trzeba było go przekręcić i powąchać. Okej. Okay. Nieprzytomna. Pójdę po Cyrulika, żeby ją wybudził. I mam ją tak po prostu zostawić w lesie, tak? Czy to jakiś bug? A, okej, okay, musimy robić to w ten sposób. O, widzę, że wstała. Znowu poszła spać, a ja się zgubiłam. Ej, to jest normalne, że ta kamera się zablokowała? Ej, o Boże święty. Nie zrobiłam zapisu. Ej, a co jeżeli wezmę... Okej, chyba tak miało być, wiecie? Musiałam chyba odblokować kamerę. Chyba źle poszłam. Chociaż nie, jest okej. Figaro? Ej, ty. Potrzebuję twojej pomocy. Co się stało? Gdzie Ramcha? Sprawdzała, czy roślina, którą znalazła, to skalny korzeń i padła na ziemię nieprzytomna. Trzeba ją ocucić. Cholera jasna. Naczytała się głupich wskazówek w bogowie wiedzą jakiej książce i oczywiście jest z tego problem. Dobra, prowadź mnie do niej. Dobra, chodź stary, tylko ja sobie wyłączę Marvina. Wybaczcie mi, że zregenerowałam sobie w ten sposób HP. Ale no byśmy się nie wydostali z tej pułapki chyba. Mam nadzieję, że nic jej się nie stało. Na szczęście nie. No. Chwila. Okej. Czyli wstała już. Jasny gwint. Co tu się wydarzyło? Straciłaś przytomność po tym, jak powąchałaś ten skalny korzeń. Poważnie? Jak ja znajdę autora tamtej książki? Sprawdź autentyczność rośliny poprzez jej powąchanie po wyciągnięciu z ziemi. Też mi coś. To by dopiero była robota dla kogoś z Araxos, żeby mi go znalazł i nauczył udzielania prawdziwych rad. Ale układ był inny. Wywiązaliśmy się ze swojej części umowy, teraz twoja kolej. Tak, tak, jasne. Podpiszę ten kontrakt. Przekaż Garosowi, że będę wam przyrządzała mikstury. Ach, cholera, ale mi się w głowie kręci. Odprowadzić cię do miasta? Nie, nie trzeba. Poradzę sobie. Muszę tylko chwilę odpocząć. Co z rośliną? Ma jakieś właściwości? Właściwości odurzające z pewnością są niesamowite. Będę musiała zbadać, czy może mi się to jakoś przydać. Ech, co by to była za alchemia, tak bez stresu i przygód podczas zbierania składników. Dobrze, że tu byłaś. Taka moja praca. Ludzie Araxos nigdy nie zawodzą. Jasne, jasne. Jakbyś czegoś potrzebował, to w najbliższym czasie nie planuję opuszczać pracowni. Do zobaczenia. Okej, Figaro. A było cię można różne rzeczy sprzedawać. Wiecie co? Ja bym chwilowo udała się z powrotem do miejsca, do kopalni, do gońca Araxos i się przeniesiemy do miasta. Powiemy Garosowi o tym, że zadanie zostało przez nas wykonane. A w przyszłości wrócimy tutaj, żeby troszeczkę jeszcze pozwiedzać to miejsce i poekspić, bo jest to dosyć ciekawy teren. Jednakże no, na początku byśmy, myślę, że wrócili jednak na znane nam tereny, czyli na przykład do miasta i skończyli tego questa. Ej, ty. Witam. Zabierz. I od razu będę chciała się udać do miasta Archolos, właśnie pod gildię. I jeszcze na koniec zakończymy sobie i questa, i odcinek w jednym. Aż się zrobiło ciemno od tego podróżowania. Dobrze, chodźmy do Garosa, w takim razie powinien być zadowolony. No, dwa kontrakty udało nam się załatwić. Ramcha podpisze z nami kontrakt. Wiem, słyszałem. Już nad tym pracujemy. Dobra robota, młody. Podobno było gorąco podczas akcji. Trochę tak. O mały włos oboje zostalibyśmy zjedzeni przez zwierzęta. Cóż, tak wygląda praca tropicieli Araxos. Przyzwyczajaj się, jeśli chcesz do nas dołączyć. Gdzie ja... A, tutaj jest. Twoja zapłata. Chwila. Okej. To wiecie co, może jeszcze skoczymy na chwilę do Lorenzo, bo on nam powiedział o tym awansie, o tych kontraktach, więc może on jeszcze coś będzie w stanie dodać na ten temat. Jak myślicie? No, tu jesteś. Ej, ty. Nie, czyli na razie mamy to zakończone. Dostaliśmy trochę złota, za to trochę expa. Dobrze. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę już montować dla was ten materiał. W kolejnym prawdopodobnie zajmiemy się zadaniem folwark chłopięcy. No i co? Trzymajcie się i słyszymy się już w kolejnych materiałach. Cześć!